Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Z tej strony oczywiście ja, czyli Hizashi. Witam Was w naszej flagowej serii, czyli na wujkowym gospodarstwie w farmingu 19 na mapie Don Diego. I oczywiście witam Was dość późno. Jeszcze pozwólcie, że ja sobie spauzuję na chwilę grę. 9 i zaloguję się jako 9. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem, zalogowałem się do gry, jak widzicie. Moi drodzy, witam Was dość późno, bo jest naprawdę późna godzina, dokładnie 22. Ja niestety dość późno nagrywam ten odcinek ze względu na to, że bawiłem się dzisiaj z moim laptopem wieczorem. Dopiero wieczorem miałem na to czas. Wymieniałem w nim baterię. Lenovo. Więc witam Was w zasadzie w grze. Mamy poranek, czyli piątą z hakiem. Natomiast w realu mamy godzinę 22. Więc, moi drodzy, zacznijmy dzisiejsze zadanie. Ja myślę, że tak na początek to sobie pozbieramy jajka. Zaczniemy od jajek. Ale zanim jeszcze zajmiemy się jajkami, pojedziemy sobie na biogazownię, moi drodzy. Pojedziemy sobie na biogazownię na początek. Tam na biogazowni odpalimy, moi drodzy, taśmociąg, żeby biogaz się produkował. Od tego, moi drodzy, może zaczniemy. Potem pozbieramy sobie jajka, a jak nam jeszcze starczy czasu, to może coś jeszcze innego wymyślę, zobaczymy co. Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, jest też takim odcinkiem na zasadzie zróbmy coś, bo jest trochę za późno na standardowy odcinek. Też z tym standardowym odcinkiem, moi drodzy, to ostatnim razem też tak było, że było za... że było za późno na standardowy odcinek, a i tak krótkiego odcinka wyszedł standardowy, więc może tak, ugryźmy się w język i zobaczmy, co się będzie. Ja wjechałem. Patrzcie, nie trzyma. Aha. Znak drogowy wjechałem. Typowe jak dla mnie. No dobra. Słuchajcie, ja sobie muszę słuchawki wyregulować. No, teraz wreszcie słyszę grę. To jest dobrze. Abyście pytali, co robiłem z laptopem. Wprawdzie przy pomocy rodziny, a konkretnie mojej mamy, ją pozdrowić w komentarzach, jak będziecie chcieli, to wymieniałem baterię do mojego laptopa i to była taka bateria, że to trzeba było rozebrać cały komputer. Znaczy cały komputer może to nie, ale trzeba było otworzyć obudowę, trzeba było wyciągnąć przewód, trzeba było odkręcić śrubeczki i baterię wyciągnąć. Jeszcze, żeby było śmieszniej, producent oczywiście przykleił oryginalną baterię do obudowy, do pleców obudowy albo tudzież do pomrestu. Przykleił tą baterię. Więc... wybaczcie, pozwoliłem sobie, moi drodzy, na małą kawę, bo po tej robocie stwierdziłem, że muszę się napić kawy, żeby się odstresować. A poza tym, żeby mi się fajniej odcinek nagrywało z Wami, stwierdziłem, że muszę się napić kawusi. Bez kawusi sami człowiek musi. Kawusie.
Jest. No i nasza kiszonka idzie. Oczywiście ja tu jeszcze mam swój traktor do odebrania od biogazowni. Aczkolwiek on mi na razie nie jest, moi drodzy, potrzebny, więc ja go nie będę brał od biogazowni. Dobra. I pierwsze zadanie, bardzo krótkie, bardzo proste. No, czasami lubiące się zepsuć. Dla ciekawych, moi drodzy, to tyle zostało jeszcze kiszonki, którą, moi drodzy, nasz biogaz przyróżnie, albo przymknie, albo przy... No wiecie, weźmie sobie, tak? No nie zostało go dużo, tej kiszonki, ale chciałbym całą tą kiszonkę do biogazowni wrzucić. Także tak to zostaje. Jeśli chodzi o mój nowy nabytek, mój nowy traktor, jeszcze nie wiem, co z nim będę robił. Prawdopodobnie będzie to traktor gospodarczy. Wiecie, takie rzeczy jak widły, jak palety, jak łyżka, jak tego. No wiecie, takie rzeczy. Oczywiście widły będę musiał do niego dopiero dokupić. Traktor... a nie jakiś przyczep czy coś po gospodarce. Nie wiem, no zobaczymy. Na razie go tak zostawiam. Może do krów ten traktor poleci, zobaczymy. Bo on generalnie miał być tu w biogazowni, natomiast generalnie ja nie wiem, jak będzie dalej z biogazem. Ponieważ na razie, moi drodzy, nie mam gotowego, zebranego pola 20. O ile mnie pamięć nie myli, zaraz zresztą zobaczymy, co tam na tym polu 20 jest. Ale o ile mnie pamięć nie myli, tam powinna być kukurydza. To jak tam jest, moi drodzy, kukurydza, to ta kukurydza będzie musiała iść na przemiał. Tłumacząc na język polski, chińszczyzny, będzie musiała iść, moi drodzy, prosto do przerobu na kiszonkę. Taki jest przynajmniej mój plan. Kolejna porcja kiszonki, znowu ubijanko, znowu zabawa kosiarza. Dobra, już tu jesteśmy, zobaczmy sobie z ciekawości, co tak naprawdę na tym polu 20 tutaj jest. Wezmę sobie latarkę. Tak. Mamy tu, moi drodzy, kukurydzę. Także jest kukurydza. Zbieramy się stąd. Weźmiemy się, moi drodzy, teraz za jajeczka. Jeszcze drzewka czekają na opryskanie i o podlanie. Nawiezienie i podlanie. Także też trzeba by się tym tematem zająć po przewinięciu czasu. No, zobaczymy, jak nam dzisiaj ta robota podskoczy, bo ja, tak jak mówię, mam dzisiaj dzień taki trochę przerypany. Przerypany, porypany, narypany, zwał jak zwał. Także no niestety się będzie nieciekawie. Tak? Idźmy sobie tutaj. My jeszcze będziemy musieli, moi drodzy, pojechać po puste palety do fabryki. Plan był taki, żebym ja tam po prostu puste palety wrzucił. No i jeszcze czeka nas, moi drodzy, kolejna produkcja pustych palet. A raczej produkcja desek. Myślałem, że zajmę się tym zajmował wczoraj, bo raczej przedwczoraj, aczkolwiek, moi drodzy, się to nie udało, bo nie było kiedy. To wiecie, ja też ostatnimi czasy gram w sumie co 2-3 dni. Nie grywam teraz codziennie, bo też czasu to bardzo nie ma ani chęci.
tej chęci, dlatego że moi drodzy, no jednak pogoda robi swoje, miesza w mojej dupie, miesza w mojej głowie, miesza we wszystkim. A tak poważnie, weźcie mi wytłumaczcie, jak to jest, że kurde, dzisiaj mamy pogodę 18 stopni, a jutro mamy pogoda 20, a jutro mamy pogoda 6 stopni, a pojutrze mamy pogoda 22, tak jak dzisiaj jest 22. Jakbym patrzył na kaloryfer, to było jakaś, znaczy kaloryfer na termometr, moi drodzy, to było jakaś 26 stopni. Aha, patrzcie, no jak ja mam przygotować się pod nawiezienie tych drzewek, to ja sobie może tego towarzysza, czyli moją osobówkę, rzucę do garażu. A tutaj sobie zostawię ten plac, żeby mógł gatorem tu manewrować bez najmniejszego problemu. Dobra, a jakby się ktoś pytał, moi drodzy, jaką baterię kupiłem do mojego laptopa, to kupiłem, moi drodzy, zamiennik. Kupiłem na stronie Greencella zamiennik do Lenovo, dokładnie do X1 Yoga. Jako standard, bateria standard, tak pisał producent. Producent, czyli sprzedawca, ponieważ ja to kupiłem na stronie Greencella, nie kupowałem tego na Allegro, nie kupowałem tego, moi drodzy, na ten. I zakup kosztował mnie jakieś 150 zł. Ja wiem, że co niektórzy z Was powiedzą, zamiennik żeś kupił, było kupić oryginalną baterię. Powiem Wam szczerze, kupiłbym może oryginalną baterię, gdyby nie to, że ja się obawiam, że oryginalna bateria będzie podobnie zleżana jak moja bateria w moim Lenovo X1. Także, moi drodzy, zdecydowałem się na specjalnie kupno baterii zamiennika, bo stwierdziłem, że nie ma sensu wydawać kupy kasy na nową baterię, która nie wiem tak naprawdę, czy ona będzie, znaczy nowa, może inaczej, dla mnie nowa bateria, że ona będzie faktycznie nowa i że ona będzie tak jak ta bateria, którą kupiłem do mojego UPS-a. Czyli chodzi mi tutaj konkretnie o datę produkcji ogniw, bo ta bateria, którą ja kupiłem, system raportuje, że bata ogniw to jest 24 marzec tego roku. Także, o ile mnie pamięć nie myli, marzec tego roku. Także, jeżeli wiem, pamięć nie myli, bo moi drodzy, powiem szczerze, nie pamiętam, jaka tam jest bateria. Musiałbym otworzyć aplikację, podłączyć się, słuchajcie, do tego komputera i zobaczyć, co tam pisze na ekranie, żeby wam powiedzieć. Ale jak patrzyłem, to tam był 2024, data produkcji. Rok się na pewno zgadza, ale czy to był kwiecień, czy to był marzec, powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Aktualnie nie mam na to, nie mam po prostu pojęcia, jaka to była data dokładna. Czy mam się tym przejmować, moi drodzy? Nie. Nowa bateria to nowa bateria. Zresztą zobaczyłem zachowanie komputera zupełnie inne, ale jak tak już z wami rozmawiam, moi drodzy widzowie, to powiem tak. Wymiana baterii, jak robicie to po raz pierwszy, to jest przesrana robota. A dlaczego mówię, że przesrana robota? Pierwsze dlatego, że bateria oryginalna, podejrzewam, że to była oryginalna, bo tam pisało Lenovo na tym. Się pisać to se mogło, nie? To nie może powiedzieć. No to ta bateria, na której pisało Lenovo, skubana była przyklejona
do środka obudowy nową baterię, którą wsadziłem. Miałem problem w ogóle tą starą baterię wyciągnąć. Akurat baterię to ja wyciągałem. Mnie jedynie moja mama pomagała przy montażu śrubek, przy wkręcaniu śrubek, dobraniu śrubokręta, bo jednak człowiek tak jak ja, to jednak potrzebuje tej drugiej osoby do pomocy, żeby nie mieć problemów, wiecie, z noszeniem tego typu rzeczy, z robieniem tego, nie mieć problemów. Zależnie od tego, jak to, moi drodzy, zabrzmiało, czy jak laptop postawił, okay, czyli on. A gdyby tak spróbować, nie, czyli kolizjon tego nie łapie, nie da się stawić tego z góry i z góry łapać. Jakby to potrafiło tak działać, to by było fajnie, no ale niestety tak dobrze. Niestety waćpany nie ma. Aż tak dobrze waćpany nie ma. Szkoda, bo to by było naprawdę ekstra. Ta pierwsza kostka już poszła. Weźmy kosteczkę. No zobaczymy, ile ten odcinek będzie trwał. Ile uda mi się mój nagrać. Pamiętajcie, że ja mieszkając w bloku, muszę się pilnować, żeby nie wkurwić sąsiadów. Chciałbym mieć potem problemu, że komuś przeszkadza to, że ja o takiej godzinie nagrywam. Jak? Wolałbym uniknąć takiej sytuacji. Więc, moi drodzy, musicie sobie to wziąć pod uwagę. Część z was może też mieszka w mieście, to wiecie, o co chodzi. Część z was pewnie mieszka gdzieś w jakiejś na wsi albo w domkach jednorodzinnych. To może nie wiedzieć, o czym ja mówię, ani jak to wygląda. To część z was może taka być. Wiecie, ja tak tam za bardzo. Ej, no co jest? Nie. O, ale mnie teraz zlagowało. Patrzcie, jak mnie zlagowało. Się ruszyć teraz nie mogę. Dobra, udało się. Udało mi się. To jest dobrze. Poza tym, moi drodzy, szykuję się do zmiany myszki. Zapytacie mnie, co bym kupił? Otóż od razu mówię, jakby ktoś pytał, jaką myszuńcę sobie teraz kupiłem. Stwierdziłem, że pójdę w Corsara. Kolejnego Corsara sobie kupię. W zasadzie już sobie kupiłem. Ten Corsar przyjdzie do mnie prawdopodobnie jutro, albo pojutrze, albo po weekendzie. Kupiłem M65. Od Corsara, jakoś tak się ta myszka nazywa. Pamiętam teraz dokładnego modelu. Także tak to wygląda. Ej, no co jest? Ustawienia czułości myszy mi się znowu zmienia. Dzisiaj mi ręka świruje pawiana, pamiętam. Jak jest tak. To pewnie nie jest zły, bo to nie
chodzi, tylko po prostu ja czuję się tak, jakbym tą ręką, słuchajcie, ślizgał się, jakby mi ktoś, o, dłoń posmarował masłem. Nie? Masłem, ale tak na zasadzie, a, posmaruję cię masłem, ale i tak jesteś krzywo. Albo co? Ta kostka poszła do tego pojemnika. Jesteśmy z no. Tak, ja wiem, że mógłbym zgasić tego benzyny nie marnować. Ale jak to się żartobliwie mówi, na coś kasę trzeba wydać, skoro w realu trzeba ją oszczędzać. Żartobliwie mówiąc, powiem tak, fajnie by było, jakbym część tych pieniędzy, które mam w gospodarce, mógł sobie w banku wypłacić na moje konto prawdziwe. Ja wiem, marzenia ściętej głowy, ale jak to się mówi, nie zabierajcie nam marzeń. Fajnie by było, ale na tym się kończy, że fajnie by było, ale lepiej nie będzie. Dosyć. Ktoś by mnie zapytał, a po co ty te kostki robisz w ten sposób? Nie prościej by ci było załadować te jajka na lawetę? Owszem, prościej by było. Aczkolwiek chcę się pobawić w ten sposób. Dlaczego? Bo tak lubię, po prostu. Troszeczkę odstresowuję, a po grzebaniu z tym laptopem, powiem wam, jestem zmany, bo jednak to jest, ja wam powiem tak, elektronika to jest takie małe główienko, którym trzeba obchodzić się, kurde, jak z jajkiem. Wystarczy, że urwiesz głupi kabelek i już coś nie wystartuje, już coś nie odpali, coś gdzieś nie będzie działać. Ja wam powiem szczerze, ja nawet nie wiem, czy ten komputer jest dobrze poukładany. Działa na baterii. Dźwięki są. Nie wiem, czy ja czegoś nie odpiąłem przez przypadek, wyrywając tą baterię, bo skubana była przyklejona. Nie wiem, powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czy ja tą naprawę zrobiłem dobrze. Nie robiłem jej wprawdzie samemu, miałem osobę, która mi pomagała, ale mimo wszystko gdzieś tam jednak jestem lekko posrany, że tak powiem, czy ja to zrobiłem dobrze. No bo jednak, no, wiecie, to nie jest tak jak składanie stacjonarki, to składanie stacjonarki, które robiłem kilka lat temu. Dzisiaj stacjonarki się pewnie składa zupełnie inaczej. W sensie inne podzespoły, inne obudowy, inaczej się przykręca niektóre rzeczy, indziej się coś podpina. Coś, co ja podpinałem, tego się już nie podpina. No, wiecie, o co chodzi. Natomiast ja powiem tak. Ja swojego stacjonarnego kompa, którego mam, tak jak go mam, tak go mam. Na razie nie będę go zmieniał. Ja wiem, że obudowa, która jest i jak się nadaje do płyty głównej, którą ten kompa posiada, jak się nadaje. Aczkolwiek ja polubiłem obudowę. Mając jeszcze mojego starego komputera, futra, którego miałem, tam był chyba i piątka czwartej generacji, ta czwartej generacji, teraz mam dziesiątą generację. Powiem wam tak, ja dalej tego starego kompa mam. Tylko że on wylądował w innej obudowie. Wróciłem go po prostu do
obudowy, którą kumpel mi przywiózł za przysłowiową flaszkę. Ją dał. Obudowę za przysłowiową flaszkę. Dalej tego stacjonarnego starego kompa mam. Tam w zasadzie chyba, tak, tam jest chyba wszystko poza kartą sieciową, kartą dźwiękową, tak jak miałem w starym, w moim poprzednim stacjonarnym. Więc tam w zasadzie jest praktycznie prawie wszystko tak, jak ja go postawiłem. Jedna różnica jest taka, że system został postawiony na nowo. No i dyski są nowe, bo tam nowy dysk SSD wstawiłem. 250, chyba 6 albo 500 gigabajtów teraz. Nie pamiętam dokładnie, ile tam gigabajtów tamten komputer ma. Ale tak, RAMu ma tyle samo, ile miał, bo 16 GB RAMu. Tam są DDR-ki trójki jeszcze. Tam są bez korekcji błędu, non-ECC. To jest bez korekcji błędu, więc to nie są jakieś tam serwerowe kości RAMu, tylko zwykłe, najzwyklejsze. Powiem wam szczerze, że jakbym miał kość, zamontowałbym kości ECC, chcąc się bawić z komputerem jako z serwerem, powiedzmy do na przykład do VMware. Poza tym, moi drodzy, napiszcie w komentarzach, jakbyście mogli, bo was ogląda to. I wiecie, może jakąś prostą metodę, bez kombinowania zbytniego, bo jestem ograniczony storage'em. I tutaj konkretnie o możliwość wykonania migracji z VMware'a do Proxmox'a. Ale się w ogóle zastanawiam, słuchajcie, czy jest sens tej migracji między VMware'em a Proxmox'em, ponieważ tutaj mam drugie pytanie do was. Czy wiecie może, czy Proxmox w jakiś sposób obsłuży mi Active Backup for Business? Czy da się zrobić tak, żeby wysłać wirtualne maszyny z Proxmoxa, obrazy dysków, przynajmniej obrazy dysków, ewentualnie do tego jeszcze konfigurację wirtualnych maszyn i w formie, nie wiem, jakiegoś template'a, tudzież czegoś w tym pytaniu, żebym w razie czego mógł sobie, słuchajcie, z Active Backup for Business przywrócić tą maszynę, ale nie w formie zwykłego peceta, bo to mogę zrobić w ten sposób, instalując klienta do Active Backup for Business, potem na wirtualnej maszynie uruchamiać tego klienta do przywracania, w ten sposób przywrócić wirtualną maszynę. To wiem, że takie coś mógłbym zrobić, ale to nie jest rozwiązanie dla środowiska wirtualnego, przynajmniej nie dla mnie. Nie widzę po prostu w tym konkretnego rozwiązania dla mnie. Dlatego moje pytanie brzmi, czy wy, moi drodzy, byście byli w stanie powiedzieć mi, jest taka możliwość, aby można było użyć Proxmoxa jako wirtualizatora do tego Active Backup for Business, aby trzymać obrazy całych konfiguracji maszyn wirtualnych w podobny sposób, jak to ma miejsce w połączeniu Active Backup for Business i VMware,
Ponieważ ja nie widzę sensu. Może inaczej, powiem tak. O ile mam ja VMware'a i maszyny, powiedzmy, z Windowsem 10, Windowsem 11, mam ja te maszyny, moi drodzy, na VMware EXXi w wersji 7.0 i one sobie chodzą, one są ok, ale mam jeden podstawowy problem z tymi maszynami. Nie potrafię, moi drodzy, emulować modułu TPM. Z tego co czytałem, to VMware musi wykryć moduł TPM 2.0. aby można było użyć TPM-a dla wirtualnych maszyn. Jeśli on nie wykryje VMware'a, nie wykryje TPM-a VMware w fizycznym sprzęcie hosta, to funkcje TPM są niedostępne. Z tego co zrozumiałem, jakieś starsze materiały techniczne dotyczą VMware EXXi, które gdzieś tam poczytałem w internecie. Niestety problem leży w tym, że ja jestem trochę za cienki, żeby to ogarnąć. A po co chciałbym to wiedzieć, moi drodzy, ktoś by mnie zapytał? A po to, żebym nie musiał się pieprzyć z obrazami ISO, żeby mieć, moi drodzy, VMware'a i powiedzmy na przykład Windowsa 11. Tak samo chciałbym, moi drodzy, zainstalować najnowszą Sonomę 5.14.5 na wirtualnej maszynce i zobaczyć, czy ja będę chciał wrócić do macOS'a Sonoma. Bo jak dobrze wiecie, ja na moim MacBooku Pro mam w tym momencie Windowsa 11. Oczywiście wrzuciłem go, jak to się mówi, spod lady. To znaczy, klucz jest oryginalny, bo za klucz zapłaciłem w Microsoftie 1000 zł. Tak wiem, przepłaciłem, mogłem kupić taniej, już mi kolega mówił: przecież ja bym ci Windowsa załatwił za kilka stówek, a ty żeś wydał tyle kasy. No ale z drugiej strony mam legalną kopię, wiem na pewno, że jest legalna kopia. Jest to na pewno, nie jest to OEM-ówka, tylko jest to chyba boxowa kopia. Nie jestem pewien, bo ja nie wiem dokładnie, jak teraz wygląda licencjonowanie Windowsa 11. W sensie, czy to jest OEM-ówka, to co ja kupiłem, czy to jest wersja czy to jest wersja boxowa. Nie mam zielonego pojęcia, powiem wam szczerze, i zgadując na podstawie informacji ceny, zgaduję, że to jest wersja boxowa. Tak mi się wydaje. To może być wersja boxowa, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że starszy system potrafił kosztować nawet chyba 1500 zł, zdaje się, licencja na boxową wersję Windowsa 7, on chyba kosztował tyle. O ile mnie pamięć nie myli, bo ja, moi drodzy, pamiętajcie, że ja mam sklerozę jak stary dziadunio. Spróbuję go tak dać. Z jakiegoś powodu znowu nie mogę podnieść i załadować tych. Może to może od tej strony.
Znaczy może od tej strony się to wkłada, a nie od tamtej. Nie łapie mi tego z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu nie umiem tego włożyć. Chcę troszkę stawić. Tam nie stał na tym triggerze, bo on może dlatego nie łapie, bo stoi na triggerze. Może. Ej, no co jest? Jest, nie umiem tego włożyć. Macie ze mnie pewnie teraz niezły ubaw, bo się męczę z kupnymi kartonikami. Już to było głupiego kartonika. Popatrz jeszcze raz. Teraz wejdzie. Ej, no co jest? Na cholery nie umiem tego włożyć. Tego tak. Teraz go spróbuję włożyć. No coś z tymi kartonikami, one się po jakimś czasie bugują. Nie do końca tak, bo po jakiś czas bugują. Bugi ługi. Wielki koncern. Nie wchodzi. Do cholery nie chce wejść. Ciekawe, bo to jest ostatni kartonik. Ostatnią skrzynką. Ostatnia skrzynka i ostatni karton. Do cholery nie wiem go. Bo tu jeszcze jest jeden kartonik. Widzicie, z jakiegoś powodu te dwa ostatnie kartoniki nie chcą wejść na te. O. Teraz weszło, no to ja tego nie ogarniam. Serio wam powiem, naprawdę ja tego nie ogarniam, bo teraz niby ten kartonik wszedł bez najmniejszego problemu. Weź i to ogarnij. Ten drugi nie chce wejść.
To cholernie chce mi złapać tego kata. To cholery go nie chce złapać. Widzicie, z jakiegoś powodu z tym kartonikiem jest problem. A czekajcie, spróbuję go odwrócić do kami. Zobaczymy, czy wejdzie. Ostatnia próba, moi drodzy, i wracamy do następnego zadania, które chciałbym dzisiaj zrobić, bo minęło, moi drodzy, 42 minuty naszego spotkania, a my się jeszcze z jajeczkami pierniczymy. O, weszło. Gdzie czasami są jajca. Czasami to są jajca. Bo inaczej się tego nazwać nie da. Wystarczy obrócić do góry nogami kartonik i on już wchodzi sam. Nie wiem, tak jakby te triggery nie do końca ogarniały, co mają brać, a co nie. Właśnie. Okej, mamy to. Teraz tak, zepnijmy to pasami. Zepnijmy te kartoniki pasami. Dzięki. A nie będę zamykał drzwi, moi drodzy, bo to nie ma potrzeby. Bardziej się będziemy tak jechać tutaj. Okej, drugie zadanie zrobione. Wiecie co? A zróbmy sobie miniaturę. Taką troszeczkę nietypową. Zrobimy sobie dzisiaj nietypową miniaturę odcinka. To nie będzie mówiło dokładnie, co jest w tym odcinku zrobione. Czemu? Bo mi się podoba robić taką miniaturę. Może tak. No, to by głupie nie było. Podoba mi się. Ewentualnie jeszcze możemy zrobić w ten sposób. O, to będzie jeszcze lepsze, bo nie będzie widać, co tam było konkretnie. Konkretnie. Tak. To by było śmiesznie, że tam, że ta kamera tu jest. Ten aparat jest tutaj. O, podoba mi się to, może być. Dobra, to teraz, moi drodzy, te kartoniki, te skrzynki wyładujmy z tego auta i, moi drodzy, pojedziemy na kolejne nasze zadanie na dzisiaj. Dzisiaj, moi drodzy, przywieziemy sobie, myślę, że ze dwie paletki pustych palet. Ale czy on mieści te palety? Nie, raczej chyba nie bardzo.
Dobra, to weźmiemy mu lawetę. Jakby nie zmieścił, to na lawetę się wrzuci. Te puste palety i tak to robi. Ale najpierw opuścimy sobie towarzysza. Następne zadanie, które nas będzie czekało. Ja celowo, moi drodzy, tamtego. W zasadzie to byśmy musieli najpierw zająć się drzewkami koło domu, ale ja drzewkami się zajmę po odcinku. Tam by zresztą trzeba było tą trawę wykosić. To może sobie zrobimy ci takie zadanko. Chociaż powiem wam szczerze, fajną mam tą kosiarkę właśnie w sam raz do takiej roboty. Aczkolwiek dźwięk silnika tej kosiarki to jest po prostu tragedia. Nie wnoszę tego dźwięku. On mnie po prostu drażni. Aha, już wiem. Czekajcie, bo maściłem sprawę. Ja się dziwię, że nie mogę tego wziąć. Ja nie widzę, kurde, chudów. Czekajcie, włączcie chudy. Bo ja się tutaj zaraz przechudzę się zaraz. Mamy to. Teraz wyładujmy sobie te. Danej czynki. A w zasadzie, moi drodzy, te skrzynki się powinno położyć na triggerze, którym te jajka się, moi drodzy, pojawiają. Wtedy jest jeszcze prościej, natomiast ja mam. W zasadzie to ja mógłbym to zrobić. Czekaj. Razu. Było trochę za dużo tych jajek, więc... Ej, no co jest? Co się stało z tym kartonem? I mi nie mów, że on sobie na Marsa poleciał. No co jest? Mówi, że nie wzięło mi to.
Oczywiście, moi drodzy, takie jajka tutaj można by było też spokojnie wywieźć te koszyki. Można by było spokojnie, moi drodzy, też wywieźć do skupu, więc jeżeli chcieli od razu sprzedać takie jajka w takich kostkach, dyneczkach, to taką możliwość, moi drodzy, również posiadacie. Przynajmniej zapewnia to aplikacja. Może ja sobie to wywożę do magazynu. To jest tylko dla mnie ze względu na to, że ja chcę mieć, moi drodzy, te wspomniane już przeze mnie czynki, też jajka. Tak, bardziej chodzi mi o jajka niż o takie. To zależy mi na tym, żeby te wspomniane przeze mnie już jajka były, moi drodzy, wrzucone na duże palety. Bo na dużej toalecie, moi drodzy, spowoduje tego więcej i szybciej to, moi drodzy, wywiozę. W zasadzie tutaj to ja bym musiał tych pojemników wrzucić chyba z 20, jeśli bym chciał się bawić w ten sposób, jak ta modyfikacja została zaprojektowana, czyli żeby, moi drodzy, mieć opłacalny handel jajkami, zależnie od tego, jak to, moi drodzy, zabrzmi. Ale tutaj chodzi o właśnie możliwość przewożenia tych jajek w takich kartonikach. Nagle tutaj już wszystkie kartoniki głowy. Dobra, ja sobie podłączę, drodzy, podkład. Okej. A mieliśmy te. Pokazało wejdą te palety. Weźmiemy jeszcze lawetę. Pojedziemy, moi drodzy, do tartaku. Co pojedziemy, moi drodzy, po puste palety. Ja specjalnie sobie wybrałem taki mniejszy pojazd, bo my byśmy mogli, moi drodzy, spokojnie pojechać wolwiaczem, zabrać palety, całą masę. Pytanie, czy by nie brać ze sobą wózka widłowego. Ale nie, on jest właśnie, czego jest w tartaku, to ja sobie z tartaku wezmę ten widłowy.
Dobra, pojedziemy na skróty. Ej, co ja przywaliłem? Ja chciałem jechać w lewo, a on mi pojechał w prawo. Kubaniec. Ja tego nie ogarniam. Coś ta klawiatura nie do końca. Które mnie do końca jest. Na razie jedziemy i tak po moim własnym terenie, więc. O. No i super. Po krzakach jeżdżę po. Moi drodzy, dzisiaj będzie drogowa lama, bo się tego inaczej nazwać nie da. I zobaczymy, moi drodzy, czy uda się te palety załadować do tego auta. Zresztą nie będzie możliwe, jestem bardzo ciekawy. Bo jak dobrze pamiętacie, ja zazwyczaj palety te to uwoziłem. Zazwyczaj dużym Volvem. Jedziemy ten. Bo ja w zasadzie potrzebuję w sumie tak wziąć te dwie paletki. Po to, żeby mi się tam wózek widłowy, moi drodzy, zwolnił. Teraz zobaczymy, moi drodzy, czy polamiłem dzisiaj, czy nie polamiłem. Teraz się pokażę. Oczywiście polamiłem z drogą, bo to jest u mnie chyba normalka, że ja za każdym razem jeżdżę jak pijany. Pamiętajcie, że ja w realu prawa jazdy nie mam. Człowieku, powinni ci zabrać prawo jazdy albo. Nie, moi drodzy, pamiętajcie, ja nie mam prawa jazdy w realu i miał go nigdy nie będę. Dlatego, że mi na to zdrowie nie pozwala, abym ja miał prawo jazdy. Po drugie, drodzy, ja nie widzę sensu robienia prawa jazdy, kiedy wiem, że moje zdrowie mi na to nie pozwala. Pamiętajcie o tym, że na prawa jazdy robił na pewno nie będę. Chciałby mnie ktoś chyba zmusić do tego, żebym poszedł na egzamin prawa jazdy. Ze względu na to, że ja wiem już osobiście, że moje zdrowie mi na to nie pozwala. Abym miał prawo jazdy. Tutaj mówię o tym.
A tutaj mowy o tym, abym miał prawo jazdy i miał go raczej nie będę. Okej, produkcja nam się odpaliła. Także puste palety się produkują. Jak widzicie, paleta z dyskami, która tutaj leżała, ona już właśnie weszła do fabryki, także... To z głowy. Są te dwie palety, zobaczymy, czy uda mi się załadować te palety do auta. Jak nie, to będę musiał, moi drodzy, będę musiał je wrzucić do, moi drodzy, do wspomnianej już przeze mnie lawety. Tam jeszcze leży troszeczkę drewna. Ty też. To drewno dzisiaj na odcinku. Trzy palety wyładowane. Czy ja będę w stanie je załadować do auta? Czy będę potrzebował otworzyć vana i go przestawić troszeczkę, żebym mógł tą paletę przestawić? Przestawić inaczej. W kierunku do wjazdu. W gorszym wypadku będę musiał załadować te palety na lawetę. Trochę z dupy niż z pietruchy, ale może być. Puszczmy sobie. Jak nie wejdą od boku te palety, to znaczy, że ona nie wejdzie w ogóle. Jak nie wejdzie od boku, to znaczy, że w ogóle nie wejdzie do tego auta. Obawiam się, że te palety są na tyle wysokie, że one mogą tu nie wejść. Do tego auta.
Zobaczymy. Jak nie, no to będę musiał. O. Może światło zgasimy, żeby akumulatora nie rozładować. Dobra. Dobra, idę po wózek widłowy. Pojedziemy sobie tu wózkiem widłowym. Widzicie te łapiące nas triggery? Ja właśnie dlatego nie chciałem podjeżdżać tym samochodem bliżej. Po to, żeby nas triggery nie łapały po drodze, bo teraz nas złapał trigger od fabryki palet. Triggerek od fabryki palet nas złapał. Patrząc na wysokość tej palety, chcę powiedziawszy, mam srogie wątpliwości, czy to wejdzie do środka, gdzie wydaje, że pewnie będziemy musieli podjechać tutaj lawetą autem, po prostu na lawetę tę. Bo mi się wydaje, że te zwykłe palety są dużo mniejsze. Ta paleta z deskami. Ej, mi paleta padła. Daje mi możliwe, no raczej nie bardzo. Znaczy, kier mnie złapał. I co najważniejsze, otwórz fabrykę. Ech. Gdyby to wchodzi, to koło. O, jakby się tyle by wystawało, więc jaki ten by to do auta weszło, ja nie mam tego pojęcia. Zobaczmy, czy kolizja jest, kolizja blokuje możliwość wstania. Chcąc tą paletę wrzucić, moi drodzy, ja muszę ją wrzucić na lawetę, która tam stoi, moi drodzy, tym i tam to spiąć, moi drodzy, sami. Palety zabrać. Nasz Mercedes tych palet nie weźmie, bo one są na wysokie. Podejrzewam, że palety z tym by wziął. Palety z cukrem by pewnie są, ale tych palet jako bardzo wysokie palet ten poważysz, a nie darmo. Szkoda, dowiedzieliśmy się, to wiemy, że to działa. Obejście smakiem. Ja w zasadzie mogłem tu terenówką jechać zamiast Mercedesem. Też bym te trzy palety bez najmniejszego problemu zabrał. A dlaczego trzy? Tak mi się wyładowało. O, i teraz ona powinna mi się tu ładnie wiesić w lawetę. Tu. Thank you.
Kurwa, te kamery. Kurwa mnie taka kamera. Ale ty jakoś... Udało się wybrać. Pierwsza paleta załadowana. Zostały jeszcze dwie. Wiecie co, ja sobie tu chyba podjadę sam. Te auto zostawię, bo... Stoi ni w prowie, ni w prowie, ni w prowie, ni w prowie. Trochę szkoda, bo liczy na to, że palety się uda zabrać. Ale niestety, jak widać... Szkoda. Dobra. Policie jakbyś... Ale przy... Macie to stwierdzone, ja też mam to potwierdzone. Na 100% ten Mercedes tych palet nie weźmie. Okej, no co jest? Raz za bardzo mi idzie w tą stronę, raz mi idzie w tamtą stronę. A coś mam dzisiaj z ręką.
Zapaleta spadła mi pod teraz ja to spróbuję spiąć palcami i zobaczymy, czy będę w stanie wyciągnąć te. Nie, no co? A, no tak. No nie, no nie mów mi, że... Ja pierdolę. Próbowało mi się. Jestem w stanie założyć pasa, bo się zbugowała fabryka palet. Ja pierdolę. No. Pokazuje mi jakimś cudem, że jestem w fabryce palet. Podejść i wyjść. No, przy okazji weźmy tego Mercedesa. Prowadźmy go. Właśnie, ale to one się bugują. O. O, bo on jest w stanie spod niej wyjechać. Udają wam wstawić.
Będę musiał ją złapać, dopiero postawić jeszcze raz. Jak widzicie, ona się z jakiegoś powodu przewróciła. Bo tak jakby tamten trigger, on jakby nie chciał puszcząc palety. Ja nie wiem, po nim podjechać. Dlatego. No nie ma mowy, że po tym podem zapiekać. Dlatego ja na co dzień wolę się bawić autoloadem, bo autoload to od razu ci załaduje i macie to z głowy, nie? A tu? Zobaczmy, czy mi się to uda na paletę na lawety. Jeszcze jedna paleta nam została, moi drodzy, tak czy inaczej. Jedna paleta nam, moi drodzy, została. My z tymi paletami polecimy, co? Tam powiem szczerze, jeszcze nie wiem, gdzie te palety polecą. Jeszcze tego nie zdecydowałem. Więc zobaczymy, gdzie poje. Te nas koła naniosą, tam pojedziemy z tymi paletami. Tak, jeszcze by tu weszły dwie palety. Tu mam wywaloną jeszcze jedną. Jedną weźmiemy. Mała. I potem będziemy się tak odstawić ten wózek widłowy. Zacząć jeden. Oj, coś czuję, że będę musiał tu przywieźć, moi drodzy, warsztat. Oj, na stówę warsztat. Moi drodzy, my tu potrzebujemy warsztat mobilny. Więc, moi drodzy, my tu jeszcze przyjedziemy, bo ten pojazd jest do naprawy. Ja dopiero teraz to zauważyłem, widzicie, że jest 15% i ten
pojazd jest podpsuty. Bo bardzo jest podpsuty. Więc jeszcze poza odcinkiem ja będę musiał przyjechać ten wózek widłowy naprawić. Może na odcinku to zrobimy. Tak, pojedziemy zawieźć te palety, moi drodzy, na gospę. Ja się wtedy przesiądę na dupowóz i pod dupowóz podłączymy, moi drodzy, lawetę i tą warsztat i przyjedziemy tutaj, moi drodzy, naprawić tą maszynę. Ponieważ tu warsztatu, moi drodzy, nie ma. Tu specjalnie nie ma warsztatu, bo ja tu i tak jak przyjeżdżam, to bywam tutaj, czyli na tartaku, moi drodzy, bywam bardzo rzadko, więc jakby potrzeby naprawy na co dzień tych pojazdów, to tutaj nie ma. Szkoda tylko, że tutaj nie mam możliwości. Te palety nie są trochę mniejsze, żeby można było je, moi drodzy, włożyć do do tego samochodu, bo wtedy mógłbym wziąć na lawetę, wrzucić ten wózek. Jeśli zapytacie, nie, mój Mercedes nie ma warsztatu. Wiem, że niby tam jest jakaś funkcja na menu warsztatu, że można by go w warsztacie przerobić, żeby był jako mobilny warsztat, ale powiem wam szczerze, może to była wersja do 22, która miała możliwość, bo ten Mercedes też jest w wersji. Aczkolwiek ja powiem w sposób. Ja się z tym w ten sposób nie bawiłem, póki co nie zamierzam się to tak bawić, więc co mi powiedzieć. Powiem, moi drodzy, no niestety jak słyszycie jakieś taski, plaski, buty, buty i cuda na kiju, to znaczy, że moja półka na klawiaturę, o, bo to jest półka na klawiaturę, to niestety swoje lata już ma. Wymieniał jej, moi drodzy, nie będę, bo nie widzę w tym najmniejszego sensu. Tu jak widzicie, jeszcze dwie puste palety, jeszcze palety z dyskami, dwie tutaj stoją, które... Dziki mi się myją. To jest ostatnia paleta. Ja wiem, że jakbym się uparł, to bym te palety dokładniej poukładał, lepiej by były. Ale... Zjechać do trawy, to ja potrafię, nie? Zjechać prosto, nie, ja musiałem do trawy pojechać. Tak. Byłem się paletą Mercedesa. Ej, no co jest? No i jadę do Brotu. Po prostu po mostu. Padł i spadł. Bez polskiego przysiadu. Dobra, pokaż mi, jak ta paleta wygląda.
A jest, dobra, muszę wydać. No i teraz. O, i teraz plazma. Ale obecnie. Tu nie urywa, ale może być chyba. To może być. Tutaj nie urywa, ale chyba... I wlazła. Trochę ją może pukna, czy coś. Bądź. Trochę dalej. Dobra, ja to teraz wygląda. O, zaś mi się ta klawiatura otworzyła, poczekajcie. Muszę się ta klawiatura ukartuć. Dobra, jest, może być. I zaś guziki pomyliłem. Chciałem wyleźć z maszyny, a zamiast wyleźć, moi drodzy, poszło, czy waliłem o auto. Powie jak dla mnie. Ja wiem, że podejrzewam, że gracze pro farminga naładowaliby te palety zupełnie inaczej, zrobiliby to lepiej. Na pewno dużo lepiej niż ja. Więcej miejsca byście zaoszczędzili na tej lawecie w stosunku do mnie. Ale ja i tak jestem zadowolony z tego, jak mi to wyszło. Biorąc pod uwagę, że ja głównie w farmingu gram na autoloadzie, więc jest... Znaczy... Dobra, to teraz tak, bo jest godzina 41 dzisiaj. Stawmy sobie tą naszą lawetkę. Manitkę, tudzież rzeczek dźwigłowy. Dobra, ja go tam wstawię, słuchajcie, do tartaku. Jeszcze tylko tego Mercedesa podłączymy pod lawetę z paletami.
Może troszeczkę bym wycofał. Dobra. Tak stop. Tak zaraz to. Wiemy tylko ten. Gdzie te puste palety po różnego pojęcia. Anguste, czyli puste. CD. Dobry. Dobra, mam. Mi nie mówi, że ten wózek ma problem, żeby tu pod tą góreczkę podjechać. Jak on na razie postawię tu? I tak jeszcze przyjedziemy tutaj, moi drodzy, z lawetą. Jeszcze przyjedzie warsztat. Tak naprawimy. Bo tak, wiesz, rzadko nim grałem, więc ja nawet powiem wam szczerze, byłem srogo zaskoczony, że on jest w takim stanie. Będą. Tutaj, moi drodzy, stoi. Do niego sobie zajrzymy za jakieś 50 minut, moi drodzy, pojedziemy sobie po samochód. Robimy najpierw te lawety, palety. Ich dużo. O kurde, a mi się ziewa. No. Godzina 43, niby odcinek miał być króciutki. No i znowu wyszedł serial, jak zwykle. Nowy serial, godzina 40, moi drodzy, taka dłubanina, właśnie na tej dłubaninie, moi drodzy, najwięcej schodzi, bo na pole mogę zjechać sprzętem, zrobić tek i pole się wykosi samo praktycznie. Tutaj się, weźmie się za koszenie pola i wykosisz całość, tak? Ja mi się nie zorientujesz pół godziny, już jest nie twoje. Albo nawet więcej. Także jest to trochę różnica. I co? Jedźmy sobie z tymi. Nie było daleko do młyna i nie zobaczymy palety w tymie młyn. Potem pojedziemy po dupowóz. Tu powozem, drodzy, przyjedziemy tutaj naprawić leczek. Dojechać to dnia. No, nie. No, szutrówka.
ja wiem, że na pewno będzie trzeba więcej palet niż te jedne trzy palety, które wziąłem. Tym, że na pewno będzie trzeba więcej palet. Procent. Dobra, nie będzie na 99, bo ktoś mi teraz powie, jakie 100%, jak ty tego nie wiesz, bo że nie patrzysz. A ty nie patrzysz. Ktoś mi powie. Rację. Powiem tak, ma ta rację i stawiaj pan kolację. Co się z klawiaturą nie tak? Przyjmie mi tych palet. Dobra, czyli jak mi tutaj nie przyjmie tych palet, będziemy wracać, moi drodzy, na tartak, bo to nie ma. Końce wali, co nie? To ja dawno nie pamiętam, żebym w farmingu miał takie te świty słońca. Ale nie, faktycznie jednak nie ogrzewać, bo ja mam tak z tą ręką, tamtą udarową ręką. No tak, tak myślałem, że przywalę drzewo. Chciałem tu wjechać, no ale dobra. Teraz się zbywem z tego. Tak widzicie, on jakby z opóźnieniem reagował na tą klawiaturę. Raz reaguje za mocno, raz reaguje za słabo, ja tego nie ogarniam. Dobra, zatankujemy sobie. Damy się, drodzy, do mojej terenówki. Terenówka stoi w garażu, więc trzeba ciągnąć.
A też mamy te palety, słuchajcie, to wrzućmy te palety do magazynu. Przejedziemy tylko. Jest finger otwierający. Nasze trzy paletki nam się zaraz do magazynu. Pasy podpiąć, lawetka zostaje podpięte, a nie będzie potrzebna. Teraz mamy tak, albo a albo weźmy do tego rynówki, ja myślę. W zasadzie możemy zrobić dzisiaj taki wyjątek, zrobić odcinek w stylu wszystko jednym sprzętem. Oczywiście w sensie transporty jednym sprzętem i może weźmy sobie tak, bo już mam tego Mercedesa w ręku, jeżdżę tym Mercedesem, tak, tą lawetkę. Ja te. Być. Bo tu i tak pewnie przywalę jeszcze ze 2-3 razy to kwiatkę, ta lawetka mi się pewnie parę razy jeszcze poprzestawia. Będziemy pod auto podłączyć naszą mobilny warsztat. Mobilnym warsztatem damy się teraz do kontaktu. Naprawimy wózek widzę mojej. Będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie, bo już jest prawie 2 godziny dzisiejszego spotkania. No i moi drodzy, jedziemy z tym na warsztat. Warsztatem. Ruszajmy. Zanim pojedziemy, zgaśmy światło w tym garażu. Ma się świecić, to się całą noc paliło. I tutaj mamy, moi drodzy,
Mamy i warsztat, i zbiornik na paliwo, także... Trochę rzeczy tutaj jest. A i oczywiście. Jakim cudem? Co ja znowu zrobiłem? To było za mocno odbiłem na prawo. Że to faktycznie są jak pieczone zombie. Gdybyście zapytali moi drodzy, to tylko terenówka i to auto samochodów, które mamy na gospodarce. Pamiętajcie, że mam trzy bryczki, bo mam jeszcze Gatora. Gator jest samochodem zbyt lekkim i on tej przyczepy nie jest w stanie utargać. Znaczy on by był w stanie ją utargać, tylko sterowanie Gatorem wyglądałoby tak, że lekko bym skręcił kierownicą i ten Gator leci bokiem. Więc no raczej tego nie widzę kątem, tak? Także dlatego wolę wziąć Mercedesa, tu naszą terenówkę terenówką stać z warsztatem w tym momencie zamiast terenówki. Mieliśmy mojego małego vana. Van jest pusty i on ma lekki. Mogłem tam zostawić te kartoniki, jakbym wiedział, że na 100% wiedział, że te palety nie wejdą. Tylko nie. Raz. A, tylko rzeczywiście co? Te budyny. No jak dla mnie.
Zostawmy to auto tutaj. Dobra. Teraz tak. Paliwa nie muszę, bo paliwo tu mam. W tartaku, moi drodzy, zbiornik z paliwem jest. Jedynie czego nie ma, to nie ma warsztatu, więc żeby sobie skorzystać z warsztatu, musieliśmy przywieźć tą przyczepę. Chociaż się 2 godziny zrobiły. Ja pierniczę, więc co za pierdolę. Tak, już pan był i się zmył. Był na TS-ie, ja się do niego nie odezwałem, bo nagrywałem odcinek. Chcę go pozdrowić, bo on tutaj był. Był, poszedł spać. Jak przychodzi po południowej zmianie, to jest wyrąbany jak do pawianów. Ale tak od tego sprzętu to ja dawno nie miałem. Czy przy okazji sobie zobaczymy, czy powstały sprzęta tutaj w tartaku. Te są tak podpsute, czy tylko ten jest tak podpsute. Jak to szlak zablokował mnie, trigger od tego. Póki on mnie nie puści, ja nie jestem w stanie, moi drodzy, nic zrobić. Póki ten trigger mnie tu nie puści. Wysiłem się na triggerze od pracowni, od... O, teraz dopiero mnie puściło, dobrze. Zobaczmy, może teraz uda nam się ten pojazd serwisować. Komputer się odpalił. Zobaczmy, jak nam się uda tutaj ten sprzęt serwisować. Okej. Mamy to. To jest gara. Ten buzek naprawiony. Teraz sobie zobaczymy zresztą. Bo jeszcze warto by to natankować. To natankujemy, moi drodzy, tutaj z... Tam jest zbiornik. Chcę jeszcze tylko, moi drodzy, zobaczyć, czy nasze pojazdy, które tutaj stoją, też nie naprawią. Nie wymagają naprawy. Nie.
Rządzi. Zobaczmy skakankę. Skakanka nie wymaga naprawy. Też nie. Dobra. To w zasadzie to był jedyny sprzęt, który wiem na 100%, że wymagał naprawy. Tych ekwipunków dolczonego nawet nie będę sprawdzał. Nie ma takiej potrzeby, żeby sprawdzać te sprzęta od John'ego. A i ma zabić ten. Będziemy kończyć dzisiejsze nagranie, bo już wyszło w planie 2 godziny. Na godzinę 15 chciałem sobie kanał obejrzeć. Nie wiem, może to coś jeszcze do żarcia ogarnę. Nie? Widać, że spęd chodzi żywiej. Nie faktycznie. Widać, że chodzi dużo żywiej, także jest ta w porównaniu do tego, jak ten sprzęt zachowuje się. Dobra, wiecie co? Jako, że mam tutaj jeszcze dwie palety do ogarnięcia. Palety prawdopodobnie to ogarniał później. Dobra, wjadę sobie jednak do tej fabryki tutaj. Kurde, ja nie wiem, pamiętam. Panie, a kiedy sobie to czoło? Tak wiem jeszcze, aby umyć ten tek, a robił nie będę. On jeszcze będzie używany, więc jako pany, to ja go będę mył później, tak. Na razie nie. Tutaj, moi drodzy, stoi w naszej fabryce. Takim to akcentem ja, moi drodzy, się z wami żegnam. Mam nadzieję, że taki odcinek podobał się wam. A my, moi drodzy, za tydzień, mam nadzieję, że za tydzień, ja wam za 2 tygodnie, moi drodzy, już będzie odcinek nagrany o normalnej porze, a w czwartek o godzinie 22 dopiero zacząłem nagrywać. Ja się, moi drodzy, z wami żegnam. Nie wam do zobaczenia. Do następnego. Tylko te ode mnie. Ciepło. I hejka.